Już się zestresowałam. Mamy to nagrane. Dobra! Niektórzy z was wiedzą, że jestem zafascynowana jedną osobą w Polsce i chciałabym oczywiście tę osobę wam przedstawić. Jest to Marcin Osman. I zgadnijcie co? Marcin Osman będzie z nami i będzie szkolił naszych trenerów Powder Bros Academy. Niesamowite, prawda? Zakończyliśmy właśnie bardzo intensywny dzień szkolenia dla dziewczyn u Malwy Zięby w firmie Powder Bros Academy. I powiem wam, że robię dużo takich spotkań, ale ta grupa była wyjątkowa. To nie jest jakaś ściema dla kamery czy dla ciebie. Zaangażowanie, pytania, interakcja, taka chęć przełożenia tego, nad czym pracowaliśmy razem, do ich biznesów, mega szacun. Jak takich ludzi się w ogóle znajduje? To było crazy 12 dziewczyn, które są zaangażowane, są profesjonalne i takie fajne jako osoby po prostu nawet. Wiesz co, powiem ci tak, kreowanie teamu jest to bardzo trudne zadanie. Ja, wiesz co, starałam się stworzyć naprawdę fajny team przez rok czasu. Mój pierwszy team, który starałam się jakby zbudować, poniósł porażkę. Wiesz dlaczego? Wiesz co, ja się dopiero z czasem nauczyłam wierzyć swojej własnej intuicji. Więc tak naprawdę rok czasu zajęło mi, żeby uwierzyć, żeby nie odnaleźć, ale wiesz co? Zaufać sobie, nie? Zaufać sobie. Dziękuję ci bardzo. Tak, no, żeby zaufać sobie. W takim razie, jak to się stało, że mi zaufałaś, bo to ty mnie znalazłaś, ty mnie zaprosiłaś do was, więc co się działo w twojej głowie czy w sercu, że zaufałaś mi, spędziłem cały dzień z twoimi dziewczynami i zaufałaś również moim rekomendacjom, które dawałem im? Tak. To by miało wpływ na rozwój ich biznesu. To jest bardzo prosta odpowiedź. Wiesz co, ty masz bardzo czysty przekaz. Ja słucham twojego wywiadu z Damianem Terką, później kupiłam sobie twoją książkę, znaczy sobie nie twoją książkę, ja kupiłam sobie 5 książek, opowiadałam ci o tym, od Osman Power i ty byłeś jedną z książek, które sobie tam wyznaczyłam, znaczy byłaś pierwszą książką, którą sobie wyznaczyłam, że to będzie ta książka, którą przeczytam i po paru stronach już wiedziałam, że gdzieś tam mi po prostu utkwiłeś w głowie, ale wiesz co, przez to, że ja budując własną firmę, my mamy tam parę takich wspólnych punktów i wtedy już wiedziałam, że dobra, może... Nie, to wiesz, zwróciłam, tak? Nie, to wiesz, śmiało, śmiało. Wiesz co, ja tworzę team z puzelków i ja wiedziałam, właśnie na tym... A dlatego nazywałam dziewczyny puzelkiem. Tak! Okay. Ty jesteś jednym z tych puzelków. Ja wiedziałam, że ty się wkomponujesz idealnie do mojego teamu i to właśnie tak mówisz, że to nie jest żadna... Ja się tego teraz nie podejrzuję, bo nie mam takich potrzeb. Po prostu ty byłeś... Ja wiedziałam, że one cię odczytają bardzo dobrze. Ja wiedziałam, że to, co masz im przekazać, przekażesz im właściwie. Ja wiedziałam, że one cię po prostu, wiesz co, że one cię zaakceptują, przyjmą. Pokochają, nie? Że po prostu tak, dokładnie. Wspaniały, naprawdę jest wspaniały. Moje dziewczyny są w nim zakochane. Oczywiście powiedział nam już parę komplementów, więc tym bardziej jesteśmy w nim zakochane. I Kamila przy okazji pozdrawiamy, żona Marcina. I to jest mega ważna lekcja, którą ja też często zauważam, że mówienie do właściwych ludzi, pracowanie z właściwymi ludźmi, czy z tobą, czy z twoją grupą, właściwi ludzie. Inni nie kupują ani ciebie, ani mnie, ale my mówimy do ludzi, którzy chcą nas słuchać, mają podobne wartości, interesuje ich nasza ekspresja, mówienie szybko, bycie energetycznym, uśmiechniętym. I to jest wow. Czyli taka świadomość, że na własnych warunkach oznacza, że pracuje z ludźmi, z którymi chce pracować. Dokładnie, ale tak jeszcze tylko wiesz co, tak przerwę. Zrób pauzę. Odbierz od Dominiki, możesz, bo pewnie dzwoni, że to gdzieś jest. Lecimy dalej. Dobrze. Ja kreując team powiedziałam sobie, że budując team, powiedziałam sobie, że w tym momencie świadomie, kiedy już wiem, że świadomie to robię, z pełną odpowiedzialnością, że już nie chcę budować teamu, że chcę zbudować team naprawdę na wysokich standardach. Bez kompromisów. Bez kompromisów. Bez kompromisów też. Na wysokich standardach.
I na własnych warunkach. Tak, na własnych warunkach. I ty miałeś akurat tą wygodność, że prowadziłeś szkolenia już po rozwoju osobistym. Ja tutaj może wytłumaczę publiczności, że ja mam takie szkolenie 4-dniowe. Dwa pierwsze dni mieliśmy... miękkie. Tak. Dokładnie. Więc mieliśmy taką Kasię, która tak naprawdę otworzyła mi moich teraźniejszych trenerów. Znaczy otworzyła. Pozwoliła, by one się otworzyły publicznie, przekroczyły pewne granice, także uwierzyły w siebie, poznały swoje wartości. To było w ogóle przepiękne, więc tak naprawdę to były takie dwa gigantyczne, w ogóle niesamowite w ogóle dni. Ja tak naprawdę uświadomiłam sobie wtedy, że wybrałam właściwych ludzi, że wiadomo, praktyka się liczy, ale wiesz co, wnętrze jest dla mnie bardziej wartościowe, bo ja wiem, że ja nauczysz merytoryki, ale postawy nie zbudujesz. Dokładnie, nie? Dokładnie, więc ja wtedy po prostu też się tam rozpłakałam, bo dotarło do mnie, że w końcu dojrzałam do tego, że w końcu wybrałam tych ludzi, z którymi chcę iść dalej, którymi chcę budować swoją markę around the world. I za to ci bardzo dziękuję, na maksa gratuluję i wam życzę tego, żebyście budowali teamy na własnych zasadach, według własnych warunków, z ludźmi, z jakimi chcecie pracować, być, przebywać, przyjaźnić się, pracować, imprezować i spędzać życie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. No i już. A to jeszcze tak przy okazji bym chciała się dowiedzieć, co Marcinie myślisz o naszym teamie? To jest nagrywane, wszyscy, cały świat wszystko cię widzi. Co najlepsze. A ja chcę powiedzieć to znowu, że Marcin jest naszym puzelkiem. Żona też, ciłała i córeczka. Bierzemy wszystkich. Bierzemy wszystkich, cały komplet.